Regularnie trenujesz, ale nigdy nie zwracałeś uwagi na to, co spożywasz przed i po treningu. Chciałbyś, aby twój trening przynosił dobre efekty? Zastanawiasz się, czy jedzenie odpowiedniego posiłku przedtreningowego i potreningowego faktycznie przynosi rezultaty? Żywienie okołotreningowe ma ogromne znaczenie w procesie budowy masy mięśniowej, ale także w procesie redukcji. Właściwa kompozycja dań przed i po treningu nie tylko wpływają na twoje wyniki, ale także na samopoczucie i regenerację. W tym nagraniu opowiem ci, jak powinien wyglądać posiłek przed i po treningu i jak wpływa na cały proces odchudzania i kształtowania sylwetki. Po wstępie już wiesz, że posiłek przed i po treningu ma istotne znaczenie podczas twojego procesu odchudzania oraz kształtowania sylwetki. Zapewne zastanawiasz się dlaczego i jakie ma to przełożenie na rzeczywistość. W takim razie zacznijmy od posiłku przedtreningowego. Najprościej mówiąc, jest to posiłek, który spożywasz przed treningiem. Dlaczego warto, abyś zwrócił uwagę na ten posiłek? Ponieważ żywienie przed treningiem ma zadanie dostarczyć ci energii niezbędnej do wykonania wysiłku i pomóc ci też w regeneracji po wysiłku oraz przyczynić się do ochrony twoich mięśni. Już ci wszystko tłumaczę. Pierwszy i najważniejszy składnik to są węglowodany. One są paliwem dla twoich mięśni podczas treningu. Teraz przejdźmy do rodzaju węglowodanów, ponieważ one też mają znaczenie. Produkty o niskim indeksie glikemicznym, np. chleb żytni, pełnoziarnisty, kasza gryczana są zazwyczaj ciężkostrawne, czyli dłużej zajmuje ci ich trawienie, gdyż są bogate w błonnik. Dlatego nie są one zalecane bezpośrednio, bardzo krótko przed planowanym wysiłkiem fizycznym. Ewentualnie są zalecane wcześniej. Ile węglowodanów przed wysiłkiem fizycznym? Zaleca się, aby spożycie wynosiło około 1 g na kilogram masy ciała. Czyli osoba, która waży 90 kg, powinna spożyć około 90 g węglowodanów przed wysiłkiem. Oczywiście to spożycie węglowodanów też zależy od typu wysiłku. Jeżeli miałbyś bardzo długi, wytrzymałościowy wysiłek, byś miał jakieś na przykład długie biegi, to spożywamy minimum 1 g, a nawet do 4 g węglowodanów na kilogram masy ciała. Nasze przykładowe 90 robi się 360. Kolejnym makroskładnikiem jest białko. Spożyte białko przed treningiem pomaga w zmniejszeniu uszkodzeń mięśni wywołanych treningiem. Ile białka powinieneś spożywać? Od 20 do 40 g białka w posiłku. Tak można to uśrednić. Jeszcze jeden makroskładnik, czyli tłuszcze, i tutaj staramy się spożywać ich jak najmniej w tym posiłku przedtreningowym, tak żeby zbytnio nie obciążać układu trawiennego. I tu jest podobnie jak z błonnikiem, tak? Błonnik spowalnia trawienie, tłuszcz spowalnia trawienie, więc staramy się przed samym treningiem w posiłku przedtreningowym, żeby nie było dużo tego błonnika ani tłuszczu. I został nam jeszcze czas, czyli kiedy powinniśmy spożyć taki posiłek? Według Australijskiego Instytutu Sportu, jeżeli postawisz na posiłek pełnowartościowy, czyli zawierający węglowodany o niskim indeksie oraz większą ilość tłuszczu, to taki posiłek powinien zjeść 3-4 godziny przed planowanym treningiem, aby nie obciążać nadmiernie przewodu pokarmowego. Jednak w przypadku rzeczy szybkostrawnych, wysoko przetworzonych, nie wiem, jakiegoś płynnego szejka, wtedy te trawienie jest dużo szybsze i taki posiłek spożywamy od godziny do dwóch przed treningiem. Jeżeli chodzi o układanie już takiego posiłku, to stosuj się do zasady proporcji białek do węglowodanów 3:1. Czyli podsumowując, węglowodanów powinno być 3 razy więcej niż białka i tak najfajniej skomponować taki posiłek. Zaraz ci pokażę konkretne posiłki, jak one mogą wyglądać, ale ważne jest, że to są przykłady i tak naprawdę konkretna ilość białka, węglowodanów powinna być dostosowana do twojej diety i do twojego celu treningowego, tak? Inaczej będzie, jeżeli jesteś na redukcji, inaczej będzie, jeżeli jesteś na masie, więc tutaj ci przedstawię takie ogólną zasadę i proporcje. Pierwszy z nich, malinowy koktajl przedtreningowy. Koktajl jest najszybszym i bardzo popularnym rozwiązaniem dla osób, które mają mało czasu na posiłek przed treningiem. Jednak nie jest to jedyna zaleta. I przykładowy przepis: zmiksuj w blenderze jednego banana, garść malin, szklankę mleka, łyżkę nasion chia, łyżkę miodu i kilka plastrów sera twarogowego chudego. I taki posiłek zawiera źródło węglowodanów, czyli właśnie owoce, miód, też źródło białka w postaci nabiału i mleka. I mamy dodatkowe źródło tłuszczu, na przykład nasiona chia. Kolejny posiłek, owsianka gotowana na mleku, czyli nasza królowa redukcji często, bo dużo ludzie tych owsianek jedzą. Kilka łyżek płatków owsianych gotujemy w szklance mleka i jak płatki napęcznieją, przekładamy do miski, dodajemy jakieś dodatkowe owoce, na przykład truskawki. Jeżeli chodzi o białko, to możemy dodać skyr albo odżywkę białkową i w zasadzie gotowe. Mamy gotowy, fajny posiłek przedtreningowy. Teraz przechodzimy do posiłków potreningowych. No i to jest danie, które spożywamy po treningu. I też ma na celu dostarczenie odpowiedniej ilości energii węglowodanów do odbudowy glikogenu mięśniowego, bo go zużywamy w czasie treningu. Przyspieszamy dzięki temu też proces regeneracji po wysiłku. To jest podobnie jak w posiłku przedtreningowym. Najważniejsza jest kwestia twojego celu i ten posiłek wliczamy odpowiednio w bilans. Jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, tutaj zasady są bardzo podobne jak w przedtreningowym. Musimy dostarczyć odpowiedniej ilości białka,
mleka, pełnowartościowego białka. Takie najfajniejsze źródła takiego białka, tak jak już wiesz, to są od jaja, chude mięso, nabiał, czy właśnie odżywka białkowa. Fajna uwaga, jeżeli chodzi o badania, białko serwatkowe, czyli te, które znajduje się w produktach mlecznych, wykazuje lepszy wpływ na syntezę białek mięśniowych. Te białko z nabiału jest bardzo fajnym źródłem białka potreningowego i w ciągu dnia. Ile dostarczamy takiego białka? Od 0,25 do 0,4 g na kilogram masy ciała, czyli tu nam wychodzi podobnie, czyli 20-40 g białka po posiłku. Jeżeli chodzi o węglowodany, to mamy około 1 g na kilogram masy ciała, a jeżeli mamy wysiłek wytrzymałościowy, to zwiększamy to do 2 g. Główna różnica pomiędzy tym posiłkiem przetreningowym a potreningowym to będzie ilość tłuszczu. W posiłku potreningowym spokojnie możemy zwiększyć ilość tłuszczu. Najlepiej rzucić tam tłuszcze na przykład z rodziny omega-3, bo zwiększają podaż tlenu do mięśni, poprawiają wytrzymałość i zwiększają proces regeneracji oraz zmniejszają stany zapalne. Tu mamy na przykład tłuste ryby morskie, oleje roślinne i orzechy, czyli te produkty polecam Ci rzucać do posiłku potreningowego. Jeżeli chodzi o czas spożywania posiłku potreningowego, nie jest to tak, że trzeba od razu po treningu w sekundę wypić szejka albo dostarczyć białka węglowodanów, bo nie wiem, będzie jakiś katabolizm mięśniowy. Tutaj jest dość duża, bym powiedział, dowolność. Spokojnie możesz sobie wrócić do domu, wtedy zjeść ten posiłek. Chyba że miałeś bardzo długi trening, jesteś bardzo wyczerpany, wtedy już czujesz głód i masz ochotę zjeść coś szybko. Wtedy można to mocno przyspieszyć i przygotować sobie właśnie coś od razu po treningu. Ale to jest bardziej kwestia tego, jak jesteś w diecie, jak długo jesteś na redukcji, jak odczuwasz głód, więc popatrz bardziej na swój organizm. Jeżeli jesteś bardzo głodny już pod koniec treningu, to zjedz szybciej, a jak nie, to spokojnie wróć do domu i zjedz sobie później ten posiłek. I jeszcze kwestia proporcji węglowodanów do białka. W posiłku przedtreningowym wynosiła 3 do 1. Tutaj zwiększamy ilość węglowodanów i taka najlepsza, idealna proporcja to jest 4 do 1. I zaraz podam Ci przykładowe dwa posiłki potreningowe. I tak jak we wcześniejszych posiłkach, nie będę Ci tu podawał konkretnych ilości makroskładników, bo to zależy po prostu od Twojej diety, od Twojego całego dnia, od etapu redukcji, więc to musisz już te proporcje przeliczyć na swoją dietę. Tortilla z kurczakiem i warzywami. Uwielbiam tortille i polecam każdemu jeść ich jak najwięcej. I tak, kroimy pierś z kurczaka, podsmażamy na małej ilości oleju i doprawiamy ulubionymi przyprawami. Gotową pierś przekładamy na placek. Placek może być posmarowany kilkoma łyżkami pasaty pomidorowej i możemy nawet dorzucić ser, mozzarella, żeby zwiększyć trochę tłuszcz i białko. Dodajemy pokrojone na drobne kawałki warzywa, nie wiem, czerwoną paprykę, ogórek. Całość zwijamy i podsmażamy na suchej patelni. Węglowodany w postaci placka, tortilli, pasaty oraz warzyw pomogą Ci w odbudowaniu utraconego glikogenu mięśniowego. Źródło białka z piersi kurczaka i mozzarelli pomoże Ci stymulować syntezę białek mięśniowych. I oczywiście źródło tłuszczu, czyli olej, na którym smażymy, no i ta część z mozzarelli. Kolejna propozycja to omlet z owocami. W mojej wersji możesz ubić najpierw białko i potem dodać je do reszty, albo od razu wykorzystać całe jajo. Mieszamy mąkę, oliwę i coś do posłodzenia, wylewamy na rozgrzaną patelnię i smażymy do momentu, aż omlet się zarumieni. Przekładamy na drugą stronę. Gotowy omlet możesz podawać ze skyrem, wiórkami kokosowymi i ulubionymi owocami. I mamy tutaj świetne źródło białka z jaj oraz z jogurtu. Źródłem węglowodanów mamy mąkę oraz owoce. I oczywiście kwestie tłuszczu, czyli wiórki kokosowe i oliwa z oliwek. Jak widzisz, posiłki okołotreningowe nie muszą być nudne, można sobie je różnie komponować, mogą być smaczne. Tutaj naprawdę masz dużo rzeczy i pola do popisu. W tym nagraniu przedstawiłem Ci najważniejsze zasady komponowania posiłków przed i po treningu. Mówiłem o kwestii węglowodanów, białka i proporcji. Oczywiście mówiłem też o tłuszczu. Mam nadzieję, że przyda Ci się to, jeżeli chodzi o odchudzanie i kształtowanie sylwetki. Nawet jestem pewien, że Ci się przyda, jeżeli z tego skorzystasz. A jeżeli chciałbyś więcej takich porad o kształtowaniu sylwetki, o odchudzaniu i ciągle szukasz tej wiedzy, sprawdzonej wiedzy, to zapisz się na mój darmowy kurs o kształtowaniu sylwetki. Link znajdziesz tutaj w opisie albo gdzieś tutaj się wyświetli. Zapisujesz się za darmo, podajesz swojego e-maila i na Twoją skrzynkę mailową przyjdą bardzo fajne porady o kształtowaniu sylwetki. Więc jeżeli chcesz schudnąć, zmienić swoją sylwetkę, koniecznie zapisz się na mój kurs. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw tutaj komentarz i do kolejnego nagrania.